gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, dzisiaj, jak zwykle w poniedziałek, publicyści tygodnika sieci Marek Wikło w studiu i Andrzej Potocki na łączach. Dzień dobry panom. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Marcin. No właśnie. Ale blisko. Ale też na M. Przepraszam bardzo, oczywiście Marcin Wikło. Proszę Państwa, dzisiaj miało dojść do spotkania Donalda Tuska z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Borysem Budką, ale rano w Graffiti, w Polsat News, Cezary Tomczyk, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, powiedział, że no to spotkania dojdzie w ciągu kilku dni i właściwie to on nie będzie informował, o czym to spotkanie, bo to spotkanie jest cztery oczy i to jest nieelegancko, gdyby on mówił, o czym będzie. Nawet gdyby wiedział, a pewnie nie będzie wiedział, więc nie wiadomo, kiedy dojdzie do tego spotkania. I Super Express zrobił sondę, która miała pokazać, czy Polacy oczekują powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, powrotu na jakieś takie, no nie stanowisko, ale na nieformalnego przywódcę opozycji. No i wynik jest taki, jak Państwo widzą na ekranach. Właśnie 55% nie. I zaledwie 32%, jeżeli dobrze widzę, tak. Na tak. Proszę panów, 32% chce, żeby Donald Tusk wrócił i żeby zjednoczył opozycję. 32% to jest dwa razy tyle, ile obecnie Platforma Obywatelska ma poparcia. Czyli można powiedzieć, że ci wszyscy, którzy się zawiedli i odeszli na przestrzeni lat, bo przecież Platforma Obywatelska to 32%, to... Widzą w tym jakąś szansę, tak? Tak, widzą w tym jakąś szansę. Marcin Wikło, no jak to jest z tym powrotem Tuska? Bo my już tak wałkujemy ten temat od kilkunastu dni, od momentu, kiedy w portalu w polityce.pl... Ja uwielbiam ten temat w ogóle. Ukazał się pierwszy tekst, który mówił o możliwości powrotu Tuska na stanowisko marszałka Senatu, no ale to raczej scenariusz jest, teraz się okazało, że jest wykluczony przez Donalda Tuska. To zanim o tym powrocie, to jeszcze najpierw o spotkaniu, bo na portalu w polityce.pl czytam dosłownie sprzed kilku minut informacje. Spotkanie Donalda Tuska z liderem PO Borysem Budką odbędzie się we wczesnych godzinach popołudniowych w Sopocie, wynika z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł zbliżonych do władz PO, czyli to jednak dzisiaj, to jest jakaś taka... W Sopocie taka, na Molo. W Sopocie, no gdzieś obok Molo, podobno w jakiejś restauracji, ale może na może spacer. Będą oglądać mecz. Ważne rzeczy tam się na Polska, tym Molo Słowacja. Rozgrywają zawsze, no tak. No właśnie, czyli jednak Cezary Tomczyk trochę był niedoinformowany albo nie chciał powiedzieć. No więc jak będzie z tym powrotem Tuska? Robert Biedroń mówi, że problem z Donaldem Tuskiem jest taki, że on ciągle wchodzi do gry, ale wejść nie chce. I mówi, że ten koń dawno już uciekł i nigdy nie wróci. No ja się rzadko kiedy zgadzam z Robertem Biedroniem, ale to jest prawda. I wielokrotnie to również w tym studiu mówiłem, że Donald Tusk jest świetny jako taka obietnica. No, że on przyjdzie i wtedy to jak już pozamiata, to naprawdę wszystko się odwróci i tylko będzie pójście w górę. Tymczasem no kilka tych jaskółek było już wypuszczonych. To takie odbicie miało być po zwycięstwie Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, po tym spektakularnym zwycięstwie, po przejęciu Senatu i marszałku Grodzkim, który stanął na jego czele, na czele demokratycznego Senatu, bo tak to nazywa opozycja. Teraz po Rzeszowie, no to już jest w ogóle pełna euforia i myślę, że to jest ten moment, w którym znowu by wszyscy widzieli Tuska na czele Platformy, na czele całej Zjednoczonej Opozycji. Ale te rozmowy z Budką, ja mam wrażenie, mają służyć temu, że on nie chce znowu wrócić, tylko chce gdzieś patronować zakulisowo jakomuś układowi, no bo wracając, to on by musiał na siebie wziąć jakąś odpowiedzialność, a to nie jest ten typ polityka, który już chciałby na siebie brać odpowiedzialność, bo wtedy, kiedy za polskie sprawy był odpowiedzialny, to położył to po całości. No tak, bo przecież przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku powiedział, że nie będzie startował, bo ma zbyt negatywny elektorat. Tutaj ten sondaż pokazał, że rzeczywiście w dalszym ciągu ten elektorat jest negatywny, znaczy nie tyle elektorat, ile część społeczeństwa nie bardzo chce tego powrotu. Jak mówi Biedroń, Robert Biedroń jest jednoznacznie kojarzony, obciążony przeszłością. Andrzeju, no właśnie, czy ta przeszłość Tuska to jest coś, co może przeszkadzać Platformie? Sławomir Nicas mówi, szefem Platformy jest Budka i kto jak kto, ale Tusk dokładnie o tym nie wie. Czyli tak jakby no, nic nie wskazuje na to, żeby Borys Budka na srebrnej tacy oddał Donaldowi Tuskowi przywództwo w Platformie Obywatelskiej. No być może to przesunięcie terminu rozmów wiąże się z opublikowanym przez Super Express sondażem. Być może Donald Tusk rzeczywiście stracił już tą, jak mówił Marcin, kolejną chęć tutaj do przyjazdu, która skończy się fiaskiem i pozostaniem w Brukseli. Natomiast jedyne, co próbuje Tusk ugrać, to właśnie jakąś taką rolę mediatora, doradcy.
tę rolę, w której już się nie sprawdził, bowiem przypomnijmy sobie jego rady jeszcze w czasach, kiedy były wybory do Parlamentu Europejskiego, te słynne występy na Uniwersytecie Warszawskim atakujące Kościół. To wszystko doprowadziło do spektakularnej klęski Platformy i te dobre rady wujka Tuska praktycznie na nic się nie zdały. No niestety, tak jak powiedział Aleksander Kwaśniewski, to trzeba tu siedzieć w Polsce, trzeba pilnować interesu. Prowadzenie partii to nie są żarty, to jest bardzo ciężka praca, a widać tutaj Tusk nie za bardzo ma na to ochotę. I więcej, wydaje mi się, też na początku uległem tej takiej może, no histeria to jest dużo powiedziane, ale tej takiej akcji Tusk wraca. Rozmawiałem tam z kilkoma z ludźmi Platformy, którzy byli przekonani o tym, że on wróci i uratuje sytuację. Czy mnie słychać? Tak, słuchamy cię uważnie. Słychać mnie, tak? Tak. Dobrze, bo tutaj mam zanik, mam stop na obrazie, w związku z tym stąd pytanie. No i tutaj Donald Tusk, tak jak powiedział zresztą Biedroń, ten biały koń Tuska już uciekł, odjechał, wyskoczył mu spod siodła. W związku z tym jest trochę za późno na to, żeby go dosiadać i tutaj do Polski na nim wracać. Mówię, jeżeli on wróci, to tylko w jakiejś takiej formie połowicznej, która niewiele da, a pozostanie reszta tak, jak jest. No niby to można by było coś budować na Rzeszowie, ale tak jak się człowiek spojrzy głębiej na sytuację tej tak zwanej zjednoczonej opozycji w Rzeszowie, to to jest charakterystyka miejsca. Rzeszów nie jest odpowiednikiem całej Polski. Tam akurat udało się tym stronnictwom dogadać, natomiast w skali ogólnopolskiej to jest jak dziś to jest po prostu niemożliwe. Lewica idzie w swoją stronę, PO idzie w swoją stronę, Hołownia kradnie posłów i gra na swoje karty. W związku z tym, czy ten Tusk tu przyjedzie, no już coraz bardziej zaczynam w to wątpić. No właśnie, ale wspomniałeś o tym patronacie, który mógłby ewentualnie sprawować Donald Tusk nad tą opozycją, która ma się zjednaczać, ale panie Marcinie, przecież już takim patronem był Aleksander Kwaśniewski nad tą lewicą, która chciała się jednoczyć. Prezydent, który no, ma znacznie mniej negatywny elektorat, jest w różnych sondażach uznawany za jednego z najlepszych prezydentów, czy nie no, najlepszego, odchodził, prawda? Odchodził w chwale po drugiej kadencji, którą zdobył zresztą bezapelacyjnie, tak? Jego autorytet jednak za bardzo lewicy nie pomógł, szczególnie w wyborach w 2015 roku. A z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście mówi się o tym, że ambicją Donalda Tuska może być start w wyborach prezydenckich w 2025 roku, to startowanie z Brukseli w wyborach prezydenckich raczej nie przyniesie dużych efektów. Musiałby rzeczywiście zacząć już teraz w Polsce ciężko pracować. Nie, to nie jest możliwe. Natomiast kilka spraw nam się tutaj pojawiło. Aleksander Kwaśniewski rzeczywiście, tylko że on chciał wrócić na patrona lewicy innej niż ta, z której odchodził. Mam wrażenie, że to już była młoda, taka bardziej dynamiczna, bardziej nastawiona na sprawy światopoglądowe lewica, a nie taka socjalna, więc dla tych młodych lewicowców to Kwaśniewski już chyba był dziadersem takim wtedy, który próbował wrócić. Nie. No jeszcze nie, ale coś tam no jednak no, trzeba ten organizm najpierw mieć taki prężny, żeby mieć co wyborcom zaprezentować. No okazało się, że to jak to młodzi ludzie mówią, nie pykło, tak? A Donald Tusk, ja mam wrażenie, że już była taka duża nadzieję, szczególnie w otoczeniu prezydenta Dudy, i to wiem na pewno, że to Donald Tusk będzie tym kandydatem, bo było takie przeświadczenie, że on by był łatwiejszy do pokonania tak naprawdę. Ma bardzo dużo słabych punktów, łatwa by była polaryzacja, która jest niezbędna w takich wyborach. I jakby z Andrzejem Dudą rzeczywiście wychodziło na to, że on nie miał szans w żadnym momencie, tak ogromny ten negatywny elektorat był, i on sobie to po prostu, Tusk sobie to po prostu przekalkulował i nie wrócił. Oczywiście, że start z Brukseli to już nie jest ten czas, kiedy Stan Tymiński przyjeżdża z zagranicy i prezentuje nam tajemniczą teczkę i omamia jednak bardzo dużo ludzi. To jest ten moment, kiedy trzeba być i pilnować krajowej polityki. I te spotkania, o których teraz mówimy, Budka, Tusk, to one są jednak podaniem dużego tlenu Borysowi
Borysowi Budce, którego parę tygodni temu, parę dni temu już składaliśmy tak naprawdę poza platformę, poza politykę. Mówiliśmy, że powinien odejść, że tak naprawdę Trzaskowski się wysforowuje na tego lidera Platformy Obywatelskiej. Jest tylko kwestią czasu, kiedy się panowie zamienią. Budka dostał trochę tlenu przez Rzeszów rzeczywiście, no bo to jest zwycięstwo kandydata i największej partii, która go popierała, czyli Platformy Obywatelskiej. I teraz pokazuje, no proszę bardzo, jeśli Tusk, to ja chętnie skorzystam z tej rady, trochę tego szarmu europejskiego znowu przygruchamy do siebie i tak będziemy sobie dalej jechać. Natomiast jakby no w tym wszystkim nie ma mięsa, tak? Tu jest dużo picu, tu jest dużo tapety, natomiast nie ma w tym takiego środka, nie ma w tym programu, nie ma w tym konkretnego pomysłu na Polskę. Andrzeju, bo otoczenie Rafała Trzaskowskiego jest zirytowane, niektórzy mówią nawet jesteśmy wściekli, dlatego że Rafał Trzaskowski chciał pokazać nową energię, chciał na kanwie ruchu Wspólna Polska zrobić tak jakby nową odsłonę Koalicji Obywatelskiej. Już nie jest, już wszyscy mówią, że to jest poszerzenie formuły Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, ten ruch Rafała, że to nie jest nic budowanego obok, ale mówi się, że to jest taki trochę, no, ewentualność powrotu Tuska i zaangażowania się w krajową politykę, to jest takie trochę nie na rękę Rafałowi Trzaskowskiemu. No z pewnością zawsze to jest jedna osoba, więcej osoba, która ma za sobą sławę polityka europejskiego, który w tamtych kręgach, mam na myśli wyborców Platformy i opozycji, to wyrasta prawie na świętość, aczkolwiek to 33% to nie jest zbyt mocne poparcie. No ale okej. I tutaj mimo wszystko jednak to jest dla niego konkurencja. Trzaskowski sobie tam rzeźbi te swoje ruchy, Wspólna Polska, tak szczerze powiedziawszy, nie bardzo wiem, o którym ruchu mówisz, czy o tym pierwszym, czy o kampusie. Domyślam się, że chodzi o kampus teraz, czyli to nową konstrukcję. Nie, którą... kampus jest organizowany przez Fundację Wspólna Polska. To jest takie incydentalne wydarzenie. Jest to, no tak, ale jest to jak gdyby taki ekstra byt polityczny, bo bazuje na młodzieży, także to Wspólna Polska Wspólną Polską, ten projekt raczej wymarł, no próbuje go ożywiać tym kampusem. W związku z tym, no tutaj Tusk faktycznie by mu trochę wadził. Natomiast jeśli chodzi o samego Rafała Trzaskowskiego, o którym chyba będziemy jeszcze rozmawiać, w związku z tym tutaj to jest kolejna przeszkoda, znaczy on jest kolejnym chętnym do tego, żeby przewodzić Platformie Obywatelskiej, powiedzmy sobie, a nie bardzo może z racji wspomnianego lepiej lub gorzej, raczej gorzej niż lepiej funkcji prezydenta Warszawy, w związku z tym na polu bitwy pozostaje Andrzej, co ty mówisz? To mu w ogóle akurat nie przeszkadza, przecież to jest prezydent Warszawy, który jest wszędzie tylko poza Warszawą. Ostatnio tam bliżej ciebie w twoich terenach w Gdańsku nawet piękne przemowy miał, ale to jest... No, zachowuje się absolutnie jako... mimo wszystko jednak no raz w tygodniu musi tam wpaść, zerknąć, co się dzieje, postawić kogo trzeba do pionu. No nie da się tak do końca. Oczywiście on robi wszystko, tam tłumaczy, że bierze urlop na te wszystkie dni, które wyjeżdża i tak dalej, ale no Warszawa jest fatalnie zarządzana. I co tu dużo mówić, dużo w tym winy jest oczywiście Trzaskowskiego, który szuka po kominkach, jeździ do Rzeszowa, szczególnie ukochał sobie Gdańsk, który zalewa nieczystościami z Warszawy, no ale tam znajduje oddźwięk u pani Dulczesy, u pani, przepraszam, prezydent Dulkiewicz. I to ten Tusk tutaj w ogóle jakoś nie za bardzo mi, z punktu ich widzenia oczywiście, nie za bardzo by mi tu pasował, bowiem na pewno, jeżeli by wziął sprawy w swoje ręce, zacząłby ustawiać wszystko na swoją modłę. A to konkurencji na szczycie Platformy nie jest zbyt wygodna sytuacja. No tak, pamiętamy te czasy, kiedy czyścił równo z konkurentów Platformy Obywatelską. Oni wszyscy żyją w pewnym kompleksie. Natomiast jeżeli... Ostatnie zdanie, bo musimy tę część kończyć. Ja myślę, że jeżeli Borysowi Budce zarzucano, że nie powinien łączyć stanowiska szefa Platformy z szefem klubu parlamentarnego, to tym bardziej, no raczej łączenie funkcji stanowiska prezydenta stolicy kraju z szefem Platformy też jest mało prawdopodobne. Proszę państwa, w tym samym gronie do państwa wrócimy za parę minut. Proszę z nami zostać.